you mm -hmm. z tej strony Scarlet. witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek 100 Dzieci Ekspres i dzisiaj będzie bardzo ekspresowo, ponieważ czekają nas przeprowadzki naszych dzieci. Ehm, kochani, sprawa jest taka, że mówiłam Wam, że oni są dwójkowi, ale ja ich nauczyłam drugiego poziomu umiejętności, pokażę Wam, ponieważ z nimi był ogólnie problem z mojej winy, bo ja ich postarzyłam i potem coś się zwyczajnie popieprzyło, brzydko mówiąc, i Wy macie to wszystko na swoich e, nagraniach. Znaczy na swoich, na moich nagraniach. Wszystko macie tam wytłumaczone. Tutaj widzę, że Ty jeszcze tę sprawność fizyczną powinieneś sobie coś tam porzucać do kosza. I ja stwierdziłam, że no już trudno, po prostu postarzę ich tak, jak powinnam ich postarzać. Na, namotałam, nawaliłam, ale wiecie, bywa. Zresztą sami się ze mną zgodziliście, że w sumie też byście tak zrobili, tak jak ja zrobiłam. A jeżeli chodzi o resztę naszych dzieci... To, kochani, są piątkowymi uczniami, czyli tutaj mamy już normalnie, normalnie piątkowa uczennica, piątkowa uczennica i piątkowy uczeń podstawówki, więc wszystkich sobie możemy już tak bez problemów postażyć. Ogólnie wszyscy będą dzisiaj postażeni, więc ja po prostu biorę tort, otwieramy lodówkę, wyciągamy nasze arcydzieło, i po kolei każdy, jak leci, będzie wypowiadał swoje życzenie. Wiem, że mogłabym. Po prostu ich na szybko postarzyć. Ale trochę byłoby mi, powiem wam, głupio. Już niech ten tort sobie chociaż zmuchnął. Nie będziemy przesadzać. Będzie mi przykro pożegnać się z Bogusiem oraz Grzesiem. No ale życie. Trzeba się pożegnać. Pożegnać stare, przywitać nowe. Ty jesteś molem książkowym. To pasuje ci do okularów. Proszę bardzo, dodaj świeczki urodzinowe i możesz sobie tutaj odsapnąć. Mój wampirze, lecimy dalej. Um, wypowiedz życzenie. Chodź, chodź, wypowiedz życzenie, bo też jesteś piątkowym uczniem. Więc też dzisiaj się przeprowadzasz. O, uwielbiam? Najbardziej to chyba uwielbiam, właśnie jego Grzesia. Ale to już wam mówiłam. I ty też sobie tutaj, Grzesiu, usiądziesz. Czemu ty idziesz tak na okrętkę? W ogóle mi fps tutaj spadają w tym Bridgetton Bay. Aż jestem totalnie w szoku. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Komputer podpięty, wszystko działa. A jakaś akcja się tutaj rozgrywa. A i jeszcze opcja rozgrywka wolna wola, wyłączone. Tak, żeby mnie to nie wkurzało. Ja tak cały czas skaczę z tą wolną wolą, ale wiecie, jak to jest. Ty sobie usiądziesz. Ty masz urodziny i masz jakieś lagi, widzę ewidentne. Nie wiesz, z której strony masz tu dmuchać. No, ale dmuchaj, dmuchaj. Ty masz cechę miłośnik psów. jest jaki on jest przystojny. No, jest po mega, te dzieci z przerobionym władkiem. Dodaj świeczki urodzinowe. Będę musiał ich gdzieś wykorzystać, bo to by było takie... E, nie, nie, dodaj świeczki urodzinowe i chodź sobie usiąść. Ty jesteś już ogarnięty ze swoimi umiejętnościami, więc przychodzisz do nas niestety dwójkowy... No, trójkowy uczniu, no ale wiecie, no dramat był. Wypowiedz życzenie i właściwie Wiem, że ona nie dostała trójki, ale on dostał trójkę, a to są bliźniacy, więc wystarczy, że jedno z nich dostanie podwyższenie, wtedy oboje są postarzani Przypominam, jakby ktoś nie wiedział Zresztą dokładnie zasady są opisane Mówię, że po raz milionowy akurat w przypadku tej dwójki to wszystko się posrało o, zazdrosny, i tak nie masz pary, ale niech będzie, dodaj ścieżki różne. Kto jest w ogóle twoim ojcem? A, no przecież, Kal drogo. Ja im pozwoliłam sobie układać jako tako życie. W sensie MC Command Center i tak układa im życie, niezależnie od tego, czy ja mu pozwalam, czy nie. Wypowiedź życzenia urodzinowe, Martyna, bo ty też się przeprowadzasz. I ty jesteś kumpelką. Jezu, jakie biodra jej urosły. Dodaj świeczki urodzinowe. Taka widać, że z Sulani. I lecimy teraz z naszymi najmłodszymi. Klaudia, lekcje za 15 godzin, piątkowa uczennica. Teraz ty. Wypowiedz życzenie. Klaudia. Chodź, chodź, bo czekamy na Ciebie. Mhm. Tutaj też to wahanie, z której strony mam podejść tortu. Ciekawe, jak będzie wyglądać. One będą mieć niebieskie włosy, obie wiecie o tym. Klaudia zmieniła grupę wiekową i. Też jest miłośniczką psów. No dobrze, no to będziesz miała tutaj zwierzęta. O Jezu, jak ty wyglądasz fajnie. Dodaj świeczki urodzinowe. I zapraszamy Maję. Wypowiedz Maja życzenie. Chodź, Maju. Chciałam Wam zbliżenie zrobić takie ładne na tabie, ale oczywiście grała swoje swoje plany odnośnie tego, więc no, sorry, nie. Ty jesteś... Nie chluję! O, jest szkoda! No dobrze, no to będziesz mieć tutaj dewiację w takim razie. O jest w okularach, czyli będziemy mieć okularnice. Wedle losowania dodajś... Ale cycki to ty masz. One wszystkie mają takie cycki, że... O Jezus, ale to po matce. I teraz ty, wypowiedz życzenie. Właściwie to jest dobre, wczoraj, wczoraj. W poprzednim odcinku, tak naprawdę, on stał się dzieckiem, a tutaj już go powtarzamy. No, ale tak działają dobre szkoły. Uwielbiam ten challenge w wersji ekspres, naprawdę zdecydowanie płynniej to chodzi. Ty jesteś nieprzystępny, więc nie wiem. Mm, może po prostu popularności damy. je! <laughs> ale śmieszne tutaj świeczki rodzinowe. Fajną kurtkę ma. To jest z jakiejś aktualizacji chyba, bo jej nie kojarzę. Dobra, mamy wszystkie dzieci, to lecimy do tego. Do czego my lecimy? Najpierw wrócimy do zarządzania światami, bo musimy wyprowadzić tych naszych najstarszych, w tym Grzesia i Bogusia. Ale ja ich będę po prostu musiała gdzieś dać, bo ich uwielbiam. Któryś z nich gdzieś będzie musiał się pojawić. Nie wiem jeszcze gdzie, nie wiem jeszcze jak, ale nie zmienia to faktu, że będę mieć ich tutaj na tym sobie, więc w każdej chwili, mam nadzieję, będę mogła ich sobie ogarnąć, stworzymy nową rodzinę Adam, Bogusław będzie i będzie Grzegorz w nowej rodzinie, będzie Martyna w nowej rodzinie i będzie Mikołaj w nowej rodzinie, więc zostanie Scarlett i trójka blondynów póki co, na pewno chce, nie będzie miała pieniędzy, nie będzie stać na kupienie parduli, może jednak przyłączyć z inną rodziną, tak, chce tak jest właśnie najlepiej i lecimy tutaj teraz do zarządzania światami do edycji i już przyglądamy się naszym dzieciakom jeszcze bez przeróbek. Pani, zakończone! Nienawidzę tego etapu naprawdę z całego serducha. W niektórych wypadkach trochę zmian doszło, ale wiecie co? Wydaje mi się, że to są zmiany kosmetyczne. Ja raczej staram się zostawić mniej więcej to, w czym Simowie są, bo może, nie wiem, oni mają tacy być, może tak chce gra. Ale zaczynamy po kolei od naszej Majki. Majka niebieskie włosy oczywiście otrzymała, bo mówiłam, że będzie mieć te niebieskie włosy, Zostawiamy okulary. Ona miała inne włosy jako krótką fryzurę, ale chyba już tę fryzurę wykorzystywała, albo jakoś mi się kojarzy, że wykorzystywała dlatego jej zmieniłam, no ale wciąż są to krótkie włosy. Reszta stroi nawet Wam nie będę pokazywać, bo to wszystko jest z gotowców, więc nie ma co podziwiać. Jeżeli chodzi o jej siostrę Klaudię, no to Klaudia tutaj niby też z jakimiś krótkimi wyskoczyła, ale stwierdziłam, że dam jej z modów tę fryzurkę, no i dam jej tutaj kolorowe bardziej ubranie, bo to w czym wyskoczyła nie bardzo mi się wydawało w ogóle jakieś takie możliwe do jakiejś fajniejszej edycji. A jeżeli chodzi o Adasia, Adaś jest naprawdę przeuroczy, tutaj mu dałam strój z tych gotowych zestawów, ale ładnie w tym wygląda moim zdaniem, jak dla mnie, jest bardzo przystojny. W sensie, naprawdę fajnie wygląda i wydaje mi się, że Scarlett ma coś takiego, że jednak te geny, które sprzedaje niezależnie z kim jest, to jakoś to się wszystko fajnie łączy w miarę takich ładnych simów. Także dobra, potwierdzamy i wiecie, do czego teraz zmierzamy, wiecie, jaki teraz jest etap przed nami. Lecimy patrzeć, kto jeszcze może zostać ojcem naszych dzieci. Was mogę sobie już odznaczyć. I zostało nam tutaj chyba posiadanie dzieci z Blainem albo z Tommy, tak? On był Tommy z tego, co chyba pamiętam. I powiem Wam, że teraz pójdzie Tommy, dlatego że ma brązowe włosy, a Blaina zostawimy sobie jako już taki, taką ostatnią rzecz w całej naszej rozgrywce. Was sobie wyłączam z granych, bo mnie nie interesujecie. Was jeszcze tutaj zostawiam, żebyście się żeby mieć Was tutaj pod ręką i to już zostało nam dwójka ostatnich tatusiów z tego zestawu, a potem będę musiała się zastanowić kogo ja jeszcze mam na swoich zapisach kogo mogę wykorzystać jako ojców no na pewno będą to synowie Audrey i Jerego na pewno oni pójdą jeżeli jeszcze jest ktoś, o kim sobie myślicie kogo może kojarzycie i chcecie, żeby się tutaj pojawił, dawajcie znać wyjątkiem jest Janek z Cudownej Audrey ponieważ on jest dzieckiem Scarlet od razu Wam mówię jakby ktoś nie wiedział, więc tutaj w takie rzeczy aż bawić się nie będę. A żeby czasu nie tracić, lecimy tutaj z Emeczką i szukamy naszych potencjalnych tatusiów, którzy mieszkają tu, i zabieramy ze sobą właściwie nikogo, lecimy. Więc jesteśmy vampirki nasze, czy z wami mam już mam załatwione sprawy. No i wiecie, Blaina może kojarzycie Blaine z Barbie tęsknię za tą rozgrywką, a oprócz Blaina mamy tutaj naszego Tomiego, który jest młodym dorosłym i właśnie to on ojciec Blair z nastoletniej mamy. Facet Sereny zostanie ojcem. A daj mi się, że on będzie mógł fajne geny sprzedać nam, dlatego, że Scarlet. Um, jest bardzo podobna do Sereny, w sensie Serena miała być moją prywatną rozgrywką, Scarlett i, też i ogólnie historia długa i w ogóle masakra, <laughs> zapraszam Was na odcinki z Nastoletniej Mamy, jeżeli chcecie zobaczyć sobie tę serię, bo wydaje mi się, że jest fajna. Na początku jeszcze była nagrywana ze starym sprzętem, ale później było stosunkowo dobrze. Nastoletnia Mama to był taki powiedzmy, że challenge, który przerodził się w luźną rozgrywkę, gdzie nastolatka zachodziła z Tomem w ciąży, nasza Serena. No właśnie, bo muszę Wam opowiedzieć to, nie? No bo jakżeby inaczej... I sprawa miała się tak, że Tom, jak usłyszał, że serena jest ciąży, ją zostawił. Serena była samotna, nie miała się gdzie pójść. rodzice też się od niej odwrócili, ale spotkała na swojej drodze wampira, z którym już dziecko mamy, bo ten wampir też tutaj był w tych rodzinkach, nie pamiętam jak on się nazywa. Jak w ogóle mam taką pamięć do imion zerową, że masakra zaraz Wam powiem. Tom, Adam, Bogusław Grzegorz, to chyba tak będzie prościej nam popatrzeć. A nie bo jeszcze go tutaj. Ja z nim nie miałam dzieci Nie miałam O widzicie Marta miała tę fryzurę Dobrze kojarzyłam Nie miałam jeszcze z nim dzieci A z Barty miałam No dobra w każdym bądź razie on tam był I Muszę wam to dokładnie pokazać Bo tak nie mogę Zrobię to jako emkę O żeby nie wychodzić sobie z tego zapisu Ten wampir Czyli Scott, Jezus, nie pamiętam Scotta. <noise> ale na razie wampirów kolejnych nie chcę, więc. Okej, okay. myślałam, że był ojcem, ale to nieważne. No, w każdym razie Serena poznała Scotta, który to przygarnął ją powiedzmy, że do siebie. Scott miał taką jaskinię, w której to pomieszkiwała sobie Serena do momentu, aż trochę odbiła się od dna. I właśnie tak zrodziła się miłość Sereny i Scotta. Natomiast Scott wcale nie był taki dobry, jakby się mogło wydawać. Wręcz przeciwnie, w ogóle nie był dobry. I tutaj zapraszam Was bardzo serdecznie na przykład na CAPT-scenę Wampirza Zemsta. Tam dowiecie się, co i jak i dlaczego Scott wcale nie był dobrym Simem. Także polecam. Jeżeli chcecie serię Nastoletnia Mama, no nie mogę Wam wszystkiego powiedzieć, bo byłoby... No, byłoby za nudno, nie? Jakbym wam wszystko powiedziała, żeby się wam pewnie oglądać nie chciało. O, właściwie... Tylko ty jesteś taki zmęczony. No, pierwszy dzień w szkole, już jesteś nastolatkiem. <noise> A my się tutaj zajmijmy naszym Tomem. W takim razie spróbuj uwieść. Oczaruj. Romantyczny pochwal wygląd. Pocałuj w szyję. mi. A właściwie z drugiej strony jeszcze muszę wspomnieć, że to wcale nie był zły. Też. Chociaż na początku by się tak mogło wydawać. Ale fajna to była seria. Muszę sobie kiedyś tam wejść do tego zapisu i zobaczyć, co tam słychać. A wampirza zemsta jeszcze będzie ważna z tego względu, że jest ważna, jeżeli chodzi o. A znowu Scarlet i Czarną Wdowę. Ale dobra, bo już za dużo mówię. Bo nie będziemy po 50 razy tego barabara robić. Postaraj się o dziecko. Wprawdzie, moja simka z dziesięcioleci to ona raz i już ciąża, ale Scarlett tak nie działa. Scarlett ma za cel tę ciążę mieć i wychodzi tu, jak wychodzi. A musieliście wyjść przed dom, żeby się dogadać w tej kwestii. Czy to odrobiłaś pracę domową? Nie, to odrabiasz tutaj. Uciekłaś. Mówiliście mi, że tam oglądanie programów dla dzieci zabawa zabawkami, ale co się że że 100 dzieciach nie można było wpływać chyba. Nie no, czy na ilość dzieci można było, czy na płeć nie można było chyba. Tak jakoś mi się wydaje, nie wiem. Centrum zarządzania, ciąża i. I nic! Postara się o dziecko. Uh, 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 a czy mamy coś w lodówce, czy ale powinna gotować. Nie, jest, jest. Zostały dwie porcje, więc sobie zjecie. Dziewczyny. Więc coś tam muszę wam kazać robić. Żebyście rozwinęły swoje umiejętności. Ty wstaniesz. Też chcę, żebyś sobie wziął jakieś resztki i potem siądziesz odrabiać lekcje. A te prace domowe dziecięce ja odłożę. Na półkę. A potem będę się zastanawiać, jak rozwinąć Wasze umiejętności dziewczyny. W którą stronę wy pójdziecie? Ciebie bym dała w jakieś komputerowe rzeczy, mogę cię posadzić, żebyś grała w gry. I to by było dobre rozwiązanie. Ty pójdziesz sportowe. Ćwicz dribbling. A Scarlett, powiedz nam, czy tym razem jest maluszek? MC Common Center. Jednego chłopca i jedną dziewczynkę! Godzina 6. Niektórzy wstali, już wypoczęci. Sobie usiąść. Właściwie to nie wiem, co możesz robić. Nie wiem, co można robić na stolatka. Ja tak? To niczego teoretycznie chyba nie przydają. Nie wiem, możesz tutaj odchwaszczać chociaż. Sprzedaj, wszystko. Czyż tak, mamuśce, pomu pomóc możesz? Twoja siostra jeszcze śpi. Twój brat w sumie może sobie wstać i coś zjeść jeszcze przed szkołą tak na szybko. I myślę, że tak. I ty też wstaniesz. W sumie i tak za chwilę ta szkoła, więc nie wiem, podlej. Chyba tylko do tego się nastolatkowie mogą nadawać, bo Scarlett, widzicie, ona jeszcze jest zmęczona tutaj, śpi sobie, więc ja jej nie będę budzić, bo jak Simowie są w ciąży, to są raczej mało użyteczni i za bardzo nimi nie da się nic ciekawego zrobić, bo te potrzeby lecą na łeb, na szyję. Ale to jest takie autentyczne chyba, nie? No bo kobiety w ciąży raczej się męczą. Sorry, jak słyszycie czasami, jak się wiercę tutaj przy tym biurku. Bo nie raz jak się znam, co ja kurde robię przy tym? Bo jest to tak słychać, jakby nie wiadomo, co tutaj się odwalało. Ale serio, nic złego się nie dzieje. Aż tyle tego masz? Jezus, tak zacząłem znać, Ucz się pilnie. I słuchajcie, dziewczyny będą mieć na pewno dzisiaj urodziny, dlatego, że są czwórkowe, więc jak dodamy sobie te dobre szkoły, to one będą piątkowe, a zostanie z nami na pewno Adam, bo Adam jeszcze nie ma ukończonej umiejętności, ale to dobrze, tak stwierdziłam, że nie będę mu na siłę tutaj go terroryzować, żeby go postarzać, mamy sporo miejsca, może z nami jeszcze przecież zostać, nic się nie dzieje, on jest młodszy od swoich sióstr. Skarlet, ty weź wstań w końcu, już z dziewiąta, prawie jak ja dzisiaj, nie wiem, co się odwaliło, że tak późno wstałam. Powe dniami zleciało o niczym przez to. Nienawidzę tak. W sensie wiecie, ja lubię spać. No, kto nie lubi spać, ale to jest takie marnotrawienie, tak nieefektywne wstawać o tej porze. Nic tak naprawdę się nie zrobi. W sensie, jakbym stała tak, jak wstaję normalnie gdzieś koło szóstej, to jest trzy godziny dodatkowe. I wolę tak, autentycznie wolę niż tak się potem dręczyć, męczyć. Ale będziesz musiała tutaj budować więź z pszczołami, jeśli mogę Cię o to prosić. Jaka jest. Ale myślałam, że się bałwan prze... przewrócił. Już mi serce stanąło, że jakiegoś mamy wroga. Nie, nie, nie. To tylko tak wygląda. Znowu poczta? Stosuj środek na roztocza. Sprzedaj miód. Sprzedaj miód. Sprzedaj miód. Ciekawe, czy jak faktycznie będziemy te programy dziecięce oglądać, to. Ona będzie mieć te trojaczki. Nigdy nie miałam trojaczków w grze. Nie wiem, czy mogę wpływać w ten sposób na tą rozgrywkę, czy nie. Chciałam mieć trojaczki. nigdy nie miałam. Czy masz radę? Wyprodukować trojaczku? Ona ma cechę płodna. O, czekajcie, czekajcie. O, jest rodzinna, płodna. W ogóle ona ma mnóstwo tych cech. Więc fajnie by było i moglibyśmy to w końcu wypełnić, bo... Skarć swoje małe dziecko lub dziecko, a ty nikogo nie karcisz. Więc chodź, psychodela będzie, będziesz oglądać. Do... usranej śmierci. Kanały dla... Jezusa, ja bym nie mogła. Czy ta muzyczka? Jeszcze ci simowe trójki. To jest kombo. Czasami nie do przeskoczenia. O, śmierdząca szklanka sprząt. Poprawa ocen. Adam wrócił Maja wróciła. I co? Ty masz poprawę czwórkowa. Nie, nie masz poprawy. Nie daś rady, ale twoja siostra ma poprawę. To znaczy, że i tak macie urodziny. Jakoś tak wszystkich wywalam w tym odcinku dzisiaj. <laughs> Taki element. E, otwieramy torci gras. Tort, który chyba z wszystkimi prawie że będzie. E, wypowiedź, życzenie. Czek, tak naprawdę na serio, na chwilę te dzieciaki. I jesteś romantyczką. U, od razu kształtów nabrały. Nie lubię tych nastolatków właśnie w czwórce, bo są strasznie dziwnych kształtów. Wypadałoby im modyfikować figurę jako nastolatkowy i potem jeszcze modyfikować jako dorośli, żeby potem nie mieli znowu przesadzonych bioder. Kolejną rodzinę wywalamy bez funduszów, bez pieniędzy, bez perspektyw na życie. Słuszną nową rodzinę. Ale to jest fajne, że mogę ich tak tworzyć, sobie zostawiać i my jesteśmy tylko w dwójkę z naszym synem, w sensie, wiecie, że nie muszę się męczyć, że musi mieć dom, nie dom, gdzieś tam, powiedzmy, gdzieś tam się znajduje ich dom, gdzieś tam mają jedzenie, gdzieś tam coś tam piją. No, powiedz. Rozmnażamy żabę. Smutno i nudno się zrobiło. Co, ty się dziwisz, że matkę widzisz? Chodź tu, drogi mój chłopcze. Usiądź... aaaa mm -hmm. Ty jesteś zmęczony, skorzystaj I dopiero wtedy sobie usiądziesz i będziesz, jak typowy gamer, grał w grę Sim... starcie? Coś chyba pozmieniali Czy... nie wiem, czy mi się dobrze wydaje, chyba mi się dobrze wydaje, ewoluujemy Ewoluujemy No czemu wy krzyczycie na widok matki? ja wiem, że to jest dziwne, że jeszcze przed chwilą miała płaski brzuch, a teraz już tak daleko posunięta ciąża, ale... Mm, mm, bez przesady, dziewczyny, bez przesady. Karle będziesz sobie tutaj pielęgnować. ogród? wprawdzie nie wiem, czy on jest. Czy trzeba mu cokolwiek, ale niech będzie. A, Sim City. Czy to jest jakiś znak, że będzie nowe SimCity? <laughs> O, jej, żeby było nowe Sim City, to ja nie wiem, co musicie zrobić, żeby ja się City Skyline przeniosła na SimCity. Ale jeśli tak, to byłoby dobrze. Znaczy nie, to pewnie jest które? To jest trójka? Czy czwórka? To nie jest trzy tysiące. bo tam stare raczej rzeczy pokazują, chociaż dawniej były takie podpowiedzi w którychś częściach, pamiętam, na komputerze, w grach, co mniej więcej i będzie wydawać. Pewnie by było, ja bym się cieszyła. Ja lubię SimCity <laughs> i tak, pewnie e, bym kupiła to SimCity, bo ja jestem po prostu fanatykiem wszystkich możliwych tajkunów, uwielbiam strategię też, więc myślę, że mm -hmm. Chociaż City Skyline to jest aktualnie życie, więc jak już mam miasto budować, to nie sięgam raczej po najnowsze Sim City. Bo jest za proste, jest takie, wiecie. No, mojej siostrzenicy ośmioletniej, tak, ale sama tak nie bawi mnie to w ten sposób. Ale. No. Jak nie graliście w City Skyline i znaliście tylko Sim City to. Jak będą omysły były teraz na Black Friday, było City Skyline za 40 zł, chyba. To polecam bardzo serdecznie. Zaczął się poród. <grystanie> I to. No, zaskoczenie. Simka w ciąży idzie rodzić. Bardzo, bardzo wielkie zaskoczenie. Wyślił w pojedynkę. Przynieś nam dzieci. Najchętniej trójkę. Scarlet, trzymam kciuki za ciebie, że dasz radę. Przynieś dzieci. Trójka, trójka. Trójka, trójka, dasz radę. Jak The Sims 3, wiesz. Kuchfale trójki. Wiem, że dwójkę bardzo lubisz, więc zawsze dwójkę rodzisz, ale czwórka też mogłaby być, a nie da się chyba bez modów, nie? Scarlett drodzi. Gratulacje to dziewczynka. Agnieszka. To chłopiec. Franciszek. Aaaa, jaki piękny, nie zjadłabym takiego homara w sensie, wiecie. Yy, nie, bo ja się żywcem gotuję i tak nie. <śmulny> to jest takie straszne jakieś. Nie wiem. Te wiadomo, że ogólnie je jedzenie mięsa to straszne, bo zwierzęta cierpią, ale jednak tak nie wiem. Ach, jakoś tak. Nie wiem, homar jest chyba poza moje. Poza moje możliwości. To może to tylko w grze. Skorzystasz z i prysznic. I pójdziesz spać. Ile tam jeszcze się wyśpisz przed pójściem do szkoły? Tyle twojego, Adasiu. Karlet, ty też chodź zjeść. Z synem sobie zjesz. Może pogadasz. Bo nie wiem, czy ty z nim kiedykolwiek zamieniłaś jakiekolwiek słowo. Wygłoś kazanie obowiązka. Owisz, wychowawcze. Pomóż zaspokoić potrzeby. Dodaj energii, każ coś zjeść, poproś o umycie się, satysfakcjonująca rozmowa, zachęć do panowania nad pęcherzem. Mm, no nie. Zmień brudną pieluszkę. I zjedz. skarcić. Sposób, który będzie wymęczony jako dyscypliny, na przykład zrobi bałagan, wykona interakcję dyscyplina w kategorii wychowawczej. No to teraz twoje dziecko nie robi nic złego, żebyśmy mogli je skarcić. Nie wiem, czy to... Do... Nie, no dobrze, nie. Bez przesady, żeby miało być niedobrze. To sprzątniemy. To sprzątniemy, bo nie dojadł, nie smakowało mu. A my będziemy chyba się zastanawiać nad kolejnym tatuśkiem. Nie no, bo już rodziliśmy dziecko, więc dzisiaj kolejna ciąża powinna być jeszcze na odcinku, żebyśmy w przyszłym ją kontynuowali. I czy ja znam kogoś, kto jeszcze no nie znam, nie znam. Trzeba byłoby. Się udać a na razie się udać tam nie chcę, dlatego że. Adam jest do marka, bardzo podobny. Mm, dziecko nam idzie do szkoły, o chodź, właściwie. 6.13. <grym> Idealna pora na odwiedziny, ale to już na sam koniec tego odcinka, tak zrobimy. Potem damy spokój tatuśkom. A i kto teraz powinien być ojcem? Scott czy Blake? No to może Scotta już weźmy, bo ten Blake miał być na koniec, więc już niech ten Scott będzie. Tylko ja się muszę upewnić, czy on na pewno nie był. Czemu ja mam wrażenie, że on powinien być ojcem? Ale nie wiem. Bart miał chyba córki. Synów miał. I wiem, muszę zobaczyć, czy któreś dziecko nie jest dzieckiem. No, ale chyba nie jest. Tutaj Scott byłby idealny, bo em, w kontekście takim, że mamy i Toma, i Scotta, a Scott też ma przecież dziecko z Sereną, więc tutaj, wiecie, klimat byłby taki zachowany, fajny. Jest Scott i ze Scottem się w ogóle nie znamy, urocze zapoznanie. Urocze zapoznanie, Scott. Scott, Urocze zapoznanie. Oni się tutaj, rozumiem, wymieniają łóżkiem i kanapą do spania. O. Czy to możemy tutaj zostać. Cały dłonie. Czy to nie będzie zbyt odważne? O czaru. słodka gadka. A nie, nie możemy tutaj zajść w ciążę, no przecież, żeby nie było bliźniaków. Nie, nie, nie. Ciąża musi być na naszej parceli. Ale to będzie fajne nawiązanie. Opowiadałam wam o skocie przy okazji Toma, więc jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zapraszam bardzo serdecznie. Tam będziecie mieć wszystkie informacje na temat Scotta Winstera. Kim jest, skąd się wziął, po co, dlaczego, jak długo mimo co. I jeszcze raz powtarzam, że możecie sobie zobaczyć piszą zemstę. Bo tam też chyba są. No tak, no są nawiedzenia do Scotta. No, jest Scott i jest mój ulubiony vampir Nate. Więc też możecie zobaczyć. Ale Nate nie będzie stu dzieciach. Dwóch chłopców i zero dziewczynek, czyli mamy w brzuchu dziecko. My sobie bierzemy tutaj etap ciąży, trzeci trymestr. I Scotta oczywiście odsyłamy do domu, ale wcześniej z nim. Standardowo zrywamy. Poproszę o pozostanie przyjaciółmi. Wiem, bąbelki płaczą, zaraz się nimi zajmę. Ale to już w przyszłym odcinku. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o stawieniu komentarzy, łapek w górę, jeżeli lubicie serię To dzieci ekspres. Widzimy się w kolejnych odcinkach, coraz bliżej zakończenia. Jak zwykle na start zapomniałam Wam oczywiście powiedzieć ile mamy dzieci, więc powiem Wam na koniec w takim wypadku. Aktualnie kochani, liczba dzieci prezentuje się tak. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... 16, 18, 20, 22, 24 i dwójka chłopców, czyli 26. To jest liczba aktualnych dzieci Scarlet. Facebook Instagram w opisie, tak samo kanał Game Scarlet. Zapraszam na niego bardzo serdecznie. Zostawcie koniecznie subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału. Dzwoneczek, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia. I łapkę w górę, jeżeli seria Wam się podoba. Cześć! thank <laughs> you